Wiadukt zamknięty, wiadukt otwarty. Mieszkańcy mogą mieć problem z połapaniem się w organizacji ruchu w dzielnicy Katowic-Ligocie. Po chwilowym zamknięciu od dzisiaj ponownie można przejść pod wiaduktem przy Kłodnickiej. W końcu też widać, że prace zaczynają się rozkręcać. Łukasz Kądziołka. Mieszkańcy Ligoty w Katowicach mogą być zdezorientowani. Zaledwie 10 dni temu zaczęły się ich problemy związane z inwestycją kolejową. Można dookoła, ale to jest kawał drogi. Ulica Kłodnicka została całkowicie zamknięta 30 września. Krótko po tym okazało się, że wcale nie musiało być aż takich utrudnień. Jeszcze wczoraj nie można było tędy przejść, teraz już można, choć początkowo łatwo nie było. Niektórzy poszli z samego rana, żeby sprawdzić, co się pozmieniało, a zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. Przedtem mój autobus jeździł naokoło, a teraz znowu zmienił trasę. No. Czyli musicie się szybko przystosowywać tutaj na Ligocie. Nie z dnia, ani godziny. W związku z tym, że pod wiaduktem można przejść, teraz autobusy nie jeżdżą już naokoło. Dzięki otwarciu przejścia dla pieszych, pasażerowie będą mogli wysiąść na przystanku Ligota Dworzec PKP, przejść pieszo pod remontowanym wiaduktem kolejowym na przystanek Ligota Kolejowa i stąd kontynuować podróż m.in. w kierunku Brynowa i centrum miasta. W ostatnich dniach pojawiło się sporo zastrzeżeń do tego, jak realizowane są prace na wiaduktach w Katowicach. To część wielkiej inwestycji, która potrwać ma 4 lata i kosztuje ponad 4 miliardy złotych. Mieszkańcy pokazują na bieżąco, że na placach budowy niewiele się dzieje. Praca w re, pisała jedna z mieszkanek Ligoty, choć dzisiaj faktycznie widać ruch przy wiadukcie. Ten na ulicy Granicznej też wzbudza zainteresowanie. Jak widać na tym nagraniu, po południu jest tu pusto. Kolejarze zapewniają, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Realizowane są głównie w nocy z wykorzystaniem zaplanowanych w rozkładzie jazdy przerw w ruchu pociągów, żeby nie wstrzymywać ruchu pociągów w ciągu dnia. Wiadukty w Katowicach zostaną wyburzone i wybudowane na nowo, a każdy z nich będzie powstawał około 2 lat. Gdyby pociągi tędy nie przejeżdżały, byłoby znacznie szybciej, jednak wykonawca ma na to jeszcze bardzo dużo czasu.